16 kwietnia we Lwowie zastępca dyrektora Caritas Polska brat Kordian Schwarz przekazał karetkę pogotowia ukraińskim medykom. Karetka pogotowia została poproszona w jednym z namiotów nadziei, które prowadzi Caritas w pobliżu przejść granicznych i dworców kolejowych, aby przyjąć ukraińskich uchodźców i zapewnić im niezbędną pomoc humanitarną i psychologiczną. Wiele osób odpowiedziało na tę prośbę i już w Wielki Piątek przez granicę przekroczyła karetka pogotowia. Brat Kordian, który osobiście przywiózł karetkę, przekazał ją ukraińskiemu wolontariuszowi Iwanowi Mateuszowi i podziękował polskim wolontariuszom za skuteczną pomoc w zbieraniu funduszy. Pokój i dobro. Stoimy właśnie przed Lwowską Katedrą, gdzie spotykam Iwana. Iwan kilka dni temu w sumie przyszedł do jednego z naszych namiotów nadziei, rozmawiał z naszym wolontariuszem, ojcem Maciejem Ziempkiem. Po takim sygnale od naszego wolontariusza zrobiliśmy zbiórkę pośród przyjaciół, pośród znajomych. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy włączyli się w tę zbiórkę. Dziękuję za wsparcie, bardzo duże wsparcie Fundacji Malak. I jako zastępca dyrektora Caritas Polska dzisiaj mam przyjemność, bo przez organizację Caritas Polska następuje wręczenie kluczyków, które w sumie już wziąłeś. Tak, już tak, wziąłem. I bardzo się cieszę, że ta karetka trafi do tych, którzy będą pomocy potrzebować, którzy tej pomocy potrzebują. Iwan, dwa słowa. Dwa słowa. Chcę wszystkim dobrego dnia. Chcę wysłać wielką podziękę dla Caritas Polska. Chciałbym wyrazić wdzięczność Caritas Polska za tę karetkę, a także wielkie podziękowanie dla naszego brata i przyjaciela Kordiana za przywiezienie jej tutaj. Przekażemy karetkę dalej, w dobre ręce, bliżej linii frontu i mamy nadzieję, że przyniesie wiele dobrego i zwycięstwo będzie za nami. Dawaj! Tak, tak. Normalnie.